Dobry wieczór, szczęść Boże, yy, dzień dobry. Yy, moi kochani, jako się rzekło, yy, vlogów ma być więcej, no to będzie więcej. Również tych nocnych, na które podobno czekacie. No to kolejne nocne gadanko. Zapraszam, czołóweczka, a potem, mam nadzieję, ważne tematy. drodzy moi mili, moi kochani, moi ulubieni. Witam was bardzo serdecznie w tym naszym dzisiejszym kolejnym nocnym vlogu i pozwólcie na krótki, pewnie mocno oczywisty temat w sensie przynajmniej teoretycznym, ale praktycznym chyba już nie tak bardzo i dobrze byłoby, żebyśmy go w praktykę wprowadzali. Kochani, ostatnio, kiedy przygotowywałem sobie różne odcinki, które nagrywałem, tam bukłaki i tak dalej, szukając różnego rodzaju inspiracji teologicznych, teologicznych rozkmin i tego typu rzeczy, natknąłem się na bardzo ciekawą myśl, na którą sam w sumie nigdy wcześniej nie wpadłem, a która w ogóle jest bardzo oczywista. Mianowicie w jakiejś książce, która rozważała credo chrześcijańskie. Credo, czyli wiecie, taki podstawowy spis zasad wiary chrześcijańskiej, nawet nie tyle zasad, ile jakby tego, w co wierzymy w wierze chrześcijańskiej, nie? Znamy to jako kredo, do zemszy świętej. Mamy dwie wersje, jedną taką trochę bardziej rozbudowaną, drugą troszeczkę krótszą. Wiecie to, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i tak dalej. I tam, kochani, autor zauważył, że w credo istnieje tak zwany wielki przecinek i że to w ogóle coś, co od dawna jest jakby w świadomości Kościoła i oczywiście należy to dobrze rozumieć, ale jest to swego rodzaju zaskoczenie, że jest tam tak zwany wielki przecinek. Na czym polega wielki przecinek w kredo? Otóż, kiedy jest mowa o Panu Jezusie, nie kiedy jest mowa już po tym, jak Credo mówi tam na początku o Bogu, który stworzył świat i tak dalej, kiedy mówi o Panu Jezusie, który przychodzi na świat, to jest następujące zdanie, że on się począł z Maryi Dziewicy, przecinek, umęczon pod polskim piłatem. Czyli zobaczcie, między narodzeniem Pana Jezusa, czyli między Jego przyjściem na ten świat. A jego męką krzyżową wszystko, co jest między tym, zostało wyrażone w jednym, no trzeba powiedzieć, wielkim przecinku. Czyli zobaczcie, cała historia pana Jezusa, cała historia jego dzieciństwa, jego potem młodości, a potem też to, co znamy z Ewangelii, bo o tamtych rzeczach wiemy niewiele, ale o tym, co znamy potem z Ewangelii jako jego publiczną działalność, nie? czyli wszystkie jego cuda, wszystkie jego mowy, cała jego nauka, czyli kochani, de facto wszystko to, co jest jakąś treścią naszej wiary, nie? to wszystko zostało skomasowane do jednego przecinka. Czyli całe życie Jezusa, calutkie życie Jezusa od narodzenia aż do śmierci, zostało zawarte w jednym przecinku". I ten autor oczywiście z takim trochę przekąsem, jednocześnie rozumiejąc, że tego wymaga pewna formuła, jakby tego wyznania, które zostało jakby tak sformułowane, ale jednak z pewną taką udręką mówi, że jak można było życie Pana Jezusa, całe Jego życie złożyć w jeden przecinek? I genie, oczywiście, że mówię, to chodzi tylko o formułę, nie. To nie jest tak, że takie jest myślenie Kościoła, czy takie jest myślenie ludzi wierzących, że całe życie Jezusa skreślają i wrzucają w ogóle, wiecie, w nic nieważny przecinek. No ale rzeczywiście, po pierwsze, trudno by sobie było wyobrazić, że w kredo byłoby, nie wiem, po tym, że się począł i narodził z Najświętszej Marii Panny, żeby tam mówić, nie? Przywrócił wzrok niewidomemu, uzdrowił trendowatego, rozmnożył chleb, powiedział takie słowa, a w tych słowach powiedział takie takie punkty. Kochani, wyznanie wiary, w sensie kredo, trwałoby prawdopodobnie wtedy z półtorej godziny, nie? Jak nie więcej. Ale zauważcie, no jest takie dosyć zaskakujące, że jakby tylko dwa fakty, nie, są ważne. To, że się urodził i to, że potem umarł i oczywiście, że zmartwychwstał. Zobaczcie, zauważcie zresztą, podobnie jest jakby zbudowany niby okres liturgiczny, nie? bo mamy tylko dwa takie wielkie tak zwane okresy, czyli ten okres adwentowo-bożonarodzeniowy, który wspomina właśnie to pierwsze i okres wielkopostno-wielkanocny, który wspomina to drugie. I oczywiście, kochani, żeby to było jasne, Kościół przez cały pozostały rok czyli poza tymi dwoma dosyć krótkimi okresami przez prawdopodobnie 3-4 roku wspomina wszystkie inne rzeczy, nie? Ale rzeczywiście jest taka tendencja, żeby uważać, że najważniejsze w życiu Pana Jezusa jest to, że się urodził i potem to, że się dał zamęczyć na śmierć i że zmartwychwstał. I kochani, żeby to było jasne, ja nie chcę, broń Boże, odebrać wagi i znaczenia Urodzinom i szczególnie męce, śmierci i zmartwychwstaniu pana Jezusa. Kochani, to jest dzieło naszego zbawienia, ale, no właśnie, takie myślenie nie jest dobre. Tamten autor sugeruje, i zresztą nie tylko on, kochani, bo to jest takie też myślenie bardzo wielu świętych, bardzo wielu ludzi, m, którzy jakby przyglądają się panu Jezusowi, nie? że my, kochani, nie zostaliśmy zbawieni. Tylko przez jego poczęcie i narodzenie, czyli przez to, że stał się człowiekiem, przez wcielenie, przez sam ten fakt, no i potem przez fakt tego, że wysłużył nam zbawienia na krzyżu. Nie? To są oczywiście ważne wydarzenia, ale, kochani, my zostaliśmy zbawieni przez całe życie pana Jezusa. Przez każdy jego czyn, przez każde jego słowo, przez każdy jego oddech, przez każdy jego krok, którego dokonał na ziemi. Kochani, można by nawet się pewnie pokusić o takie stwierdzenie, że to, że pan Jezus, nie wiem, mówił kazanie do ludzi to wcale nie było mniej ważne niż to, że potem męczeńsko umarł i nawet, można by pewnie powiedzieć, i że zmartwychwstał. Powiemy, no jakże, przecież zmartwychwstanie to jest największe Jego dzieło. Ale, kochani, to chodzi o to, że Pan Jezus jest pewną całością. Dlaczego to mówię? Kochani, nie chodzi mi tu o żadne rozważania teologiczne, to nie na, nie na to miejsce dzisiaj. Tylko tak sobie to przekładam na nasze życie, zauważcie, że bardzo wielu z nas traktuje swoje życie jak taki wielki przecinek, albo raczej jak mały przecinek. Czyli zobaczcie, czy myślimy o jakichś takich najważniejszych momentach swojego życia, nie? I to jakoś zrozumiałe. Myślimy o urodzinach, zauważcie, świętujemy tylko urodziny, nie? Ewentualnie imieniny w niektórych rejonach. Jeżeli myślimy o jakichś przełomowych momentach, nie? No to myślimy, nie wiem, ślub, w sensie, że wyszedłem... Yy, wyszłam, wyszłam za mąż, czy też znalazłem sobie żonę, no i żeśmy wzięli ślub, to jest przełomowy moment, nie? No potem oczywiście to jasne, na przykład, nie wiem, pojawienie się dzieci też są jakoś ważne, to są ważne momenty, nie? Yy, potem, nie wiem, no de facto śmierć. I kochani, zobaczcie, że... Yy, też kiedy myślimy o tym, jakby, co nam daje szczęście w życiu, to rzadko ktokolwiek z nas myśli w takim kluczu, że każdy dzień, każda czynność, każde wydarzenie, każdy oddech mógłby być równie wielko szczęśliwe jak te najważniejsze momenty. I kochani, ja nie chcę odbierać wagi tym momentom najważniejszym, tylko bardziej chciałbym, żebyśmy przydali wagę tym momentom mniej ważnym. Kochani, Pan Jezus wypełnił miłością i świętością wszystko w swoim życiu. Nie tylko swoje urodziny, nie tylko swoją śmierć i zmartwychwstanie, tylko każdy jego krok, każde jego spotkanie z ludźmi, każdy jego dotyk, każde jego uzdrowienie, każde jego spojrzenie z miłością na człowieka, każdy, każdy sen, który Pan Jezus odbył, każdą rozmowę z apostołami, czy były łatwe, czy były trudne. One wszystkie były święte. On był Zbawicielem i wszystko to uświęcił. I kochani, myślę, że jednym z kluczy do życia jest naprawdę zrozumienie tego, że to, co nazywamy w jego wypadku wielkim przecinkiem, a w naszym wypadku często małym przecinkiem, bo mówimy, to nic nie znaczy, że to to jest w ogóle klucz do szczęścia. I kochani, nie ja wiem, że jest takie wyświetlane zdanie, żeby się cieszyć małymi rzeczami. Ja wiem, że ono się stało takim, takim frazesem. Yy, ale kochani, to naprawdę jest, jakby ten frazes jest prawdziwy. Kochani, albo nauczymy się dostrzegać naszą codzienność, nawet jeżeli ona jest niespektakularna, nawet jeżeli jest związana z cierpieniem, kochani, jestem przekonany, że te wszystkie miejsca w życiu pana Józefa codzienności nie tylko te piękne, kiedy głosił, uzdrawiał, ale też te, wiecie, kiedy, kiedy płakał, kiedy się smucił, a wiemy, że tak było, kiedy doświadczał tego wszystkiego, co my, jak Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, on znał wszystko, co ludzkie, oprócz grzechu, tego tego nigdy nie popełnił, chociaż wziął na siebie te, więc też doznał skutków tego, tego grzechu, ale sam go nie popełnił. Ale zna doskonale, co to znaczy odrzucenie, co to znaczy smutek, co to znaczy zdrada. I go nie jestem przekonany, że świat był zbawiany nie tylko wtedy, kiedy mówi, on się wcielał, kiedy on potem umierał i zmartwychwstał, nie. Tylko czemu na przykład nie mamy takiego święta płaczu Pana Jezusa, albo święta zdrady Pana Jezusa? Ja wiem, że no, trudno to świętować, ale ja myślę, że to jest powód do święta, bo Jezus będąc zdradzonym pokazywał, jak przejść przez zdradę, jak nie pałać chęcią odwetu, jak zauważcie, do tego, który go zdradził, obdarzył go pocałunkiem i zapytał do niego, po coś to przyszedł Przyjacielu, czyli pokazywał, że można doświadczać zdrady i to jednocześnie nie musi niszczyć Twojego serca. I to na przykład święto zdrady Pana Jezusa, ja wiem, jak to absurdalnie brzmi. Byłoby bardzo pięknym świętem, żebyśmy się uczyli od Jezusa, jak sobie radzić ze zdradą, tak, żeby ona nie, nie deptała naszego serca, żeby ona nie zrujnowała naszego serca. Święto płaczu Pana Jezusa. Święto smutku pana Jezusa, święto głodu pana Jezusa, święto zmęczenia pana Jezusa, święto wyczerpania, święto zniechęcenia, święto bezradności. I oczywiście tak samo, kochani, wszystkie te pozytywne święta. Święto śmiechu pana Jezusa, święto beztroski, święto satysfakcji z wykonanej pracy. Kochani, zobaczcie, ja, ja to oczywiście rozumiem, że oczywiście świętujemy takie te rzeczy, wiecie, najbardziej spektakularne, nie? Przemienienie pańskie, o, to jest coś, nie? Ja naprawdę chyba bardziej potrzebuję święta zdrady Pana Jezusa niż, niż tych wszystkich radosnych. I nie dlatego, że tych radosnych nie chcę, tylko nie oszukujmy się. Z tymi radosnymi to jakoś sobie potrafimy radzić, nie? Jak się dzieje radość, to chyba nikt nie potrzebuje pomocy i nie mówi, Boże, jak ja sobie z tym poradzę, nie? Ale wtedy, kiedy się wszystko wali, to by nam się przydała pomoc. I kochani, mówię, ten odcinek nie jest przede wszystkim o Panu Jezusie, chociaż wszystko powinno być zawsze o Panu Jezusie, ale też o nas, o takim naszym przeżywaniu życia. Kochani, jeżeli żyjemy tylko takim kluczem, właśnie kiedy są takie rzeczy codzienne, takie zwyczajne, takie szare, takie, albo właśnie takie cierpiące, takie bolesne, i tylko sobie mówimy, byle dalej, byle to przeżyć, byłoby lepiej, byle by już się od tego uwolnić, byle tylko po prostu przesunąć dni do, do bardziej radosnych dni, to kochani, to jest tak, jakbyśmy po prostu usuwali, wiecie, stkanki naszego życia, tak naprawdę wiecie miąższ, w sensie ciało tego życia. Zobaczcie, Jezus też mógł przyjść w takiej formie gotowej. Kochani, dlaczego nie miałby się zjawić na świecie jako 33-latek, w pełni ukształtowany, w pełni uformowany, w pełni doskonały, po prostu przyjść, oddać życie za nas, z stać? No i byłoby, kochani, że jesteśmy spawieni, nie byłoby, byłoby. Ale on chciał przeżyć każdą chwilę, chciał przeżyć każdą sekundę, a najbardziej mnie fascynuje właśnie to, że te 30 lat tak przeżył, że nic o nich nie wiemy. Kochani, o większości Waszych lat świat nigdy nie będzie wiedział. Nigdy nie będę o tym pisać w gazetach. O większości, kochani, moich dni, mimo że jestem jakąś tam osobą medialną niektóre wydarzenia z mojego życia znacie, bo wam chociażby pokazuję w tych śmiesznych vlogach, ale, kochani, to jest tylko teraz 12-13 minut mojego dzisiejszego wieczoru, a cały dzisiejszy dzień jest wam nieznany i nie będzie wam znany. I to nie znaczy, że ważne jest teraz tylko to. Nie mówię, że to jest nieważne, bo to też jest ważne. Ale ważna jest każda chwila, którą dzisiaj spędziłem, pijąc kawę, czytając książkę, gadając z ludźmi, będąc na spacerze, modląc się, odprawiając Eucharystię. Rzecz dzień jak codzień, nic spektakularnego, nic się tak radykalnie nagle w świecie nie zmieniło od tego. To jest, kochani, miąż naszego życia, to jest ciasto naszego życia, ten w jego wypadku wielki przecinek, w naszym wypadku taki może i przecineczek, nie? Ale ten, ten przecineczek trzeba pokochać. Jak go nie pokochacie, to będziecie ciągle nieszczęśliwi, będziecie ciągle... będziemy, przepraszam, będziemy ciągle nieszczęśliwi, będziemy ciągle żyli w takim poczuciu, że musi się wydarzyć coś ekstra spektakularnego. Twój życiowy przecinek jest dla Boga bardzo ważny i czy on będzie zawarty w kredo, czy nie będzie, to już mniejsza o to, bo to są tylko oczywiście formuły, bardzo ważne, ale one pokazują tylko tam momenty kluczowe, nie? Ten przecinek, to o to Cię będzie kiedyś Bóg pytał. Naprawdę, kochani, jestem przekonany. Jasne, że te ważne momenty też będą dla Boga ważne i na pewno Bóg zapyta o to, jak kochaliśmy się, nie wiem, w dniu ślubu ale jestem przekonany, że znacznie bardziej zapyta a jak się kochaliście 20 lat później? Czy to, co żeście powiedzieli na ślubie, to co było dalej aktualne? No właśnie, czy ta miłość dalej w codzienności trwała? Kochani, pomyślcie dzisiaj o waszych małych przecinkach, o tym Jego wielkim przecinku, pominiętym, a jakże ważnym i o tych naszych małych przecinkach, czasem pominiętych i pewnie też dla świata nieważnych, ale dla Boga najbardziej istotnych. Drodzy moi mili, moi kochani, dziękuję wam serdecznie za to spotkanie, bardzo się z niego cieszę. Będzie tych vlogów również nocnych, kochani, teraz więcej. Obiecuję, tak jak to powiedziałem w ostatnim vlogu, jak ktoś nie widział, to zajrzyjcie do vloga sprzed paru dni, w się sensie z zeszłego tygodnia, takiego normalnego, dziennego, zbyt Bydgoszczy i z innych miejsc. Będę się starał, kochani, jakoś wam takie różne gadanka też podsuwać. A jakże. Te małe przecinki są ważne i warto też o nich opowiadać. Koniecznie jeżeli mogę, do tego przypomnę. 1 lutego w Gliwicach robimy cudowne wielbienie, uniesieni. Naprawdę chcemy się tam unieść łaską. Bardzo Was zapraszam, bilety są dostępne. Spotkajmy się w Gliwicach. Ściskam Was bardzo, pozdrawiam Was bardzo, Błogosławię bardzo i do zobaczenia w następnym naszym spotkaniu. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa! Pa.